Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach kolejny odcinek z Danganronpa Live or Die. Jesteśmy teraz w jednym z nowych pomieszczeń, bo sprawdzamy właśnie nowe piętro. No i zobaczymy, jak będzie wyglądała jego pozostała część, bo sprawdziliśmy dosłownie tylko to pomieszczenie. Ten ogródek, taki, no coś w stylu ogródka, tak ja bym to przynajmniej odebrał. No a tutaj na pewno coś jeszcze jest. Jest tutaj coś, co to jest? Jakiś taki... Taka sala muzyczna? Hej, fu! Hej, fu i pianino. Interesujące. Och, pokój muzyczny, fajnie. Wygląda jak świetne miejsce na występy muzyczne. Gdyby tylko ktoś z nas umiał grać. Tak, co do tego? Czuję coś naprawdę mocnego, kiedy tutaj przyszłam. Jakby jakąś taką znajomość. Oho. Czyli, że co, byłaś już tu wcześniej? Nie, nie w tym pokoju. Ale w miejscu podobnym do tego, wiele razy. Co masz na myśli? Czy byłaś fanką muzyki, fu? Może? Może coś nawet więcej? Mam podejrzenie, że mój talent może mieć coś wspólnego z muzyką. Ach, no tak, bo my talentów fu dalej nie znamy, prawda? Mamy trzy... Tak. Ciekawe, bardzo ciekawe. Więc muzyczka, co? Raczej muzykantka. Ale tylko teraz, kiedy tutaj weszłam, poczułam coś bardzo silnego. To pianino, ono mnie wzywa. To musi być to. Może powinny spróbować zagrać? Tak, zrobię to. Fu usiadła przy pianinie i zaczęła grać. Na początku szła powoli, ale wkrótce zaczęła grać normalnie. Brzmiało to raczej ładnie. To było świetne. Czuję, jakbym mogła dać się więcej. Widzisz, ja wciąż nie pamiętam za dużo. Robię to bazując na mojej pamięci mięśniowej. Tak samo jak z Tekkenem? Tak, coś w tym stylu. Ale potencjał tu jest. No właśnie, z Tekkenem. Pianino oczywiście może wskazywać, że to może być rzeczywiście Kaede Akamatsu. Ale z drugiej że strony... Albo jej siostra. Ale z drugiej że strony ten Tekken to jakby... Wskazuje trochę, że Fu ma wiele talentów i w wielu rzeczach jest dobra, szczególnie takich opierających się na pamięci mięśniowej. Ciekawe, czy to jest jakieś... Już, znaczy, no, na pewno jest jakieś nawiązanie, ale ciekawe, do czego to będzie dążyło. Szczerze, nie mam za bardzo pomysłu. Mógłbym tutaj gdybać, ale chyba na razie po prostu dam się ponieść historii. Czuję, że jeżeli miałabym moje wspomnienia, mogłabym zagrać znacznie lepiej. Więc to może być naprawdę twój prawdziwy talent. Być może. Cóż, to i tak mi teraz za bardzo nie pomoże. Co tego, czy znalazłeś coś ważnego w tym pokoju? Nie za bardzo, tylko to pianino. Chociaż byłam nim tak zaaferowana, że być może przylepiłam wiele rzeczy. Rozumiem. Cóż, z tego co widzę, wszystko co... Jedyne co tu się znajduje to różne ekwipunki muzyczne. To nie pomoże nam w ucieczce, niestety. Tak. To nie jest zbyt nieprawdopodobne, że możemy zagrać na... tubie tak głośno. Tuba to jest chyba na trąba taka, na trąbie, tak głośno, że ściany się zawalą. To by było całkiem fajne w mojej głowie, ale no rzeczywiście jest mała na to szansa. Nawet jeżeli byśmy to zrobiły, zostałybyśmy zmiażdżone przez sufit. I tak nie planuję. Cóż, to tyle jeżeli chodzi o ten pokój. Będę badała dalej. Ja zostałem na razie przy pianinku. No dobra. To pianinko jest niesamowite. Oczywiście nie możemy nic sprawdzać. Spoko, pokój muzyczny, odrzut. Ciekawe bardzo. Tutaj mamy Ayakę stojącą przed drzwiami do czegoś. Hej Ayaka. Hej. Dlaczego nie wchodzisz do środka? To jest problem. To znaczy? Drzwi są zablokowane. Och nie, znowu? Czy to jest kolejny sekretny obszar? Nie jestem pewna, to miejsce jest, wydaje się być dużo mniejsze. No jeżeli to byłby sekretny obszar, to chyba do zgniecenia ich tam, albo do uduszenia, bo wygląda naprawdę małe pomieszczenie. To chyba jeden pokój. Rozumiem. I nie da się otworzyć, racja? Widzisz, nie ma tej dziurki od klucza. Znaczy, on jest pewien wielkości tego pokoju muzycznego. Zamiast tego jest czytnik kart. Czytnik kart? To interesujące. Czy znaleźliśmy jakieś karty klucze w tej posiadłości? Chyba były jakieś w pokoju komputerowym. O! Ale zostały oczyszczone i czekają na to, żeby być zaprogramowanymi. Nie było nawet terminalu, żeby to zrobić, ale... Był nawet terminal, żeby to zrobić, ale nigdy to nie próbowaliśmy, a teraz nie jak to spróbować, bo nie ma Haruo. Więc nie sądzę, żeby te karty nam jakoś pomogły się tutaj dostać. Rozumiem. Cóż, może jesteś w jednym z tych pozostałych pomieszczeń na tym piętrze? Może? Musimy się rozejrzeć. Jak myślisz, co jest w środku? Nie mam pojęcia.
Na pewno nic, żaden obszar do życia, tego jestem pewna. To wygląda też na za małe, żeby być kwaterą geniusza. Może mała kryjówka? A może bardziej pomieszczenie do monitorowania? Gdzie można usiąść i obejrzeć każde pomieszczenie w posiadłości? Cokolwiek to jest, geniusz, nie chcę, żebyśmy to zobaczyli. To prawda. Swoją drogą, jak się czujesz, Ayaka? Cóż, nie tak źle, biorąc pod uwagę okoliczności. Jestem oczywiście zrozpaczona przez wszystko, co się działo, ale jakoś sobie daję radę. Zauważyłem, że nawet w samej manierze tego, jak są pisane dialogi Ayaki, nie ma już tego takiego jąkania się, które się zdarzało gdzieś tam na początku zdań. Bardzo fajnie. Rozumiem. Byłaś świetna w procesie, naprawdę ocaliłaś nas tam. Bez ciebie prawdopodobnie podjęlibyśmy złą decyzję i byśmy zostali skrzyżowani. Wykrzyczałam po prostu to, co przyszło mi do głowy. I to nas uratowało. Widzisz, jeżeli się otworzysz, mogą się przydarzyć ci dobre rzeczy. Próbuję. To nie jest takie łatwe, ale czuję, jakbym robiła progres. Staraj się dalej, jestem pewna, że będziesz w tym coraz lepsza. Dzięki. Okej, więc jeżeli nie mogę tam wejść, to pójdę poszukać gdzieś indziej. Bardzo fajnie, to jest chyba taka podwalina pod przyszły rozwój Ayaki. Jak najbardziej jestem gotowy na więcej Ayaki. Myślę, że z tych postaci, co zostało, no to Ayaka, no co prawda aktualnie, to nie będę nawet zgrywał jakiegoś bohatera, jest najniżej z żyjących postaci, aczkolwiek myślę, że ma tutaj duży potencjał, no i rzeczywiście część z was słusznie, myślę, że podejrzewają o bycie geniuszem. Być może rzeczywiście tym geniuszem jest. Myślę, że to nie jest absolutnie wykluczone. Daichi. Co się tak, Daichi? Te drzwi. Co z nimi? Są zamknięte. To drugie zamknięte drzwi? Co jest? Cholera. Spójrz na ten znak. Pokój kontrolny Mokumy? Wow. Ta. Chciałbym wejść do środka. Czy nie ma gdzieś w pobliżu kluczy? I żadnych nie znalazłem. Cóż, to ma sens, że geniusz nie wpuściłby nas do takiego miejsca. Tak, Mokuma jest głównym narzędziem do trzymania nas pod kontrolą. Nie wpuściliby. No way they would let us take it away. Nie pozwoliliby nam jakby tam wejść. W sensie nie pozwoliłby nam geniusz tam wejść. Cholera, tak blisko, a jednak tak daleko. Cóż, musimy dalej się rozglądać, może znajdziemy klucz. To byłoby miłe. Też zastanawiałem się. Tak? Ten pokój jest wyższy niż pozostałe pokoje na tym piętrze. Jest wyżej, to się jest wyżej umiejscowione. Prawdopodobnie jest najwyższym ulokowanym miejscem w tej posiadłości. Więc co jeżeli wyjście jest na dachu? No, tego to nie wiem. I tak byśmy nie zeskoczyli z wysokiego dachu. Tak, ale może są jakieś schody awaryjne albo coś. Cóż, jeżeli wejdziemy do środka i przyjmiemy kontrolę nad Mokumą, moglibyśmy otworzyć normalne wejścia. No tak, ale w sensie to jest takie myślenie. No Megumi, zrobiłabyś jakąś linę prowizoryczną. Wiem, że to może w bajkach i w filmach akcji wygląda na takie proste, ale na pewno dałoby się zrobić jakąś prowizoryczną linę z prześcieradu i innych rzeczy. Zresztą, powiem tak, jeżeli miałbym być w takim miejscu, to nawet jeżeli ta lina by się gdzieś w połowie poderwała, to myślę, że wolałbym z tej połowy wysokości spaść i pewnie, nie wiem, nawet złamać nogę, niż być w takim miejscu, gdzie moje życie byłoby stale zagrożone. Znaczy, teoretycznie by tak było. To, że jestem maniakiem gier zabójczych i prawdopodobnie bym tego nie zrobił, to już zupełnie inna sprawa, ale no. No. Więc nie potrzebujemy wyjścia na dach. No chyba. Jestem zrozpaczony, szukając wyjścia z tego miejsca. Tak, rozumiem. Ale tęsknię za piłką nożną. Nie grałem od tak dawna. Rozumiem cię. Ja też tęsknię za wieloma rzeczami, jak pisanie nowelek. Albo gry wideo. Wiem, że mamy pokój gamingowy, ale nie mam tam swoich save'ów, ani nie mogę grać online. Zanim tutaj przybyłam, grałam w niesamowitego RPG, który nazywa się SS4. Okej? Okay. Jestem taka wkurzona, że nigdy go nie skończyłam. Chcę wiedzieć, co jest dalej. SS4, ciekawe, co jest o to skrót. To musiała być dobra gra. Chyba wszyscy tęsknimy za czymś, albo za czymś zostawionym na zewnątrz. Musimy uciec z tego miejsca, zanim oszalejemy. Chyba musimy poszukać tego klucza. Tak, to byłby nasz najlepszy, co możemy teraz zrobić. Rozejrzę się jeszcze trochę, może ktoś inny znalazł już klucz. Chyba zbadałam wszystko, co było na tym piętrze. Czas spotkać się z resztą. Pokój na klucz, pokój na kartę.
i dwa otwarte pokoje. Jeden taki bardzo skierowany na full, a drugi taki ogrodowy. Ciekawe, interesujące. Zobaczymy, dokąd to będzie zmierzało. Myślę, że piętro jest takie na razie spokojne, ale to przez to, że no, ja na przykład kompletnie nie wyczekuję tego pokoju z Monokumą i to nie zrozumcie mnie źle, to nie jest tak, że nie jestem ciekawy, tylko ja, tak jak wam mówiłem, ja jestem dziwny. Ja w Zabójczych Grach lubię aspekt Zabójczej Gry. Ja nie jestem już aż takim fanem tego, co jest tam pod koniec, zacznie się intryga. Oczywiście to jest fajne do śledzenia, ale fajne, ale nie fajne. Nie wiem, jak wam to wytłumaczyć. To po prostu ogólnie co zasady wolę śledzić losy śledztw oraz procesów. A to, że fabuła mnie interesuje, ale też nie interesuje, to jest po prostu ciężkie do wytłumaczenia. Mam nadzieję, że da się jakkolwiek to zrozumieć. Z innych rzeczy, fajnie, że postacie dostają trochę czasu i trochę takiego ludzkiego po prostu mówienia o tym, że tęsknią za czymś. Trochę to było co prawda losowe, że akurat w tym momencie, ale moment dobry jak każdy inny na wspomnienie o tym. Chyba wróciliśmy. Przynajmniej nic złego się nikomu nie stało. Chyba nie było za dużo zagrożeń na tym piętrze. Nie, chyba że pomyślimy o innych ludziach. Cóż to miłe, że Alucard dołączył do nas do dyskusji. Nie mam za dużo do powiedzenia. I tak się cieszę, że jesteś. Okej, więc... Czy możesz znowu poprowadzić? Nie? Czy... Co? Dobrze. Chyba czy nikt nie ma nic przeciwko, że znowu poprowadzę? Nie? To dobrze. Więc badaliśmy czwarte piętro i to jest chyba ostatnie piętro. I wciąż nie znaleźliśmy wyjścia. Nie ma wyjścia. Jest wyjście tutaj, zamknięte. No wiesz, o co mi chodzi. Wiem, że nie znaleźliśmy jeszcze żadnych wyjść, ale wciąż powinniśmy przedyskutować to, co widzieliśmy. Czwarte piętro wydaje się być dosyć normalne, z takim standardowym rozłożeniem. Nie ma żadnej ogromnej, zamkniętej przestrzeni na środku. Dzięki Bogom. No, dzięki Bogom, po tym, co przeżyli. Sufit jest znacznie wyższy tym razem. Wygląda to, że naprawdę mamy nad sobą dach. Okej, a co z pokojami, które znaleźliśmy? Jest duży, taki zamknięty w środku w pomieszczeniu ogród. Nie jest taki duży, chociaż sufit jest dosyć wysoko. Okej, i co tam znaleźliście? Takie zwyczajowe rzeczy. Trawa, kwiatki, stół, miejsca grilla. O, może grilla urządzą. Nic, co pomogłoby nam w ucieczce. Jest też zepsuty płotek, może będziemy mogli go naprawić. Ale po co? Cóż, Pascal zostawił swoje narzędzia. Co teraz w moim pokoju? Może będę mogła ich użyć. A czemu zostawił w jej pokoju narzędzia? Znaczy, czemu ona ma te narzędzia? Może tak? Och, umiesz używać takich rzeczy, Ayaka? To super! Tak, czasami używałem ich, kiedy robiłam coś w ogrodzie. Okej, więc zostawimy płot Ayace. Tam dzisiaj wszystko. Okej, więc co do następnego pokoju? Myślę, że powinnam pogadać... Że ja powinnam o nim coś powiedzieć. Och, masz na myśli pokój muzyczny? Tak. Ty go widziałaś, ale pozostali nie. Zignoruję moje osobiste odczucia co do tego pokoju na ten moment. Jasne. Tak czy siak mamy pokój muzyczny, który ma w sobie wielkie pianino i parę innych instrumentów. Niech zgadnę. Żadne z nich nie są w stanie rozwalić ścian. Chyba mylisz instrumenty muzyczne z narzędziami takimi budowniczymi. Mam nadzieję, że nie spróbuję dmuchnąć w młot taki do burzenia. Haha, bardzo zabawne. Wciąż można wziąć metalowy instrument i walnąć nim w ścianę. Nie tutaj. Wszystkie ściany są strasznie twarde i mocne. Potrzeba być mocnego ekwipunku, żeby je zniszczyć. Cholera. Więc chyba pokój muzyczny jest bezużyteczny, racja? Bezużyteczny. Muzyka nigdy nie jest bezużyteczna. Moglibyśmy spróbować zagrać jakieś dźwięki dla relaksu i poczuć się lepiej. Okej. Więc może dopowiem. Jest bezużyteczny w kontekście ucieczki albo znalezienia geniusza. No chyba. Może geniusz jest... kimś, kto kocha muzykę? No nie wiem. Widzieliśmy już pokój gamingowy, pokój filmowy, galerię sztuki, bibliotekę. Wygląda to, że geniusz
umieścił w tej posiadłości wiele pomieszczeń. To nie oznacza, że jest związane to z jego talentem. Też bym nie szedł tą logiką, aczkolwiek jeżeli byśmy szli tą logiką, to geniusz może być związany po prostu z muzyką. I dlatego umieścił sobie piętro, które lubi, blisko swojej pracowni. Ma to jakiś tam sens, powiedzmy. Pewnie masz rację, przepraszam. W porządku. Zawsze jest dobrze rzucać teoriami i przedyskutować je. Okej, myślę, że to wszystko. Jeśli chodzi o pokój muzyczny. Więc co dalej? Może pokój, który ja znalazłam? Okej, i co tam było? To jest problem, nie wiem. Nie wiesz? Nie wiesz? Tak, przez to, że drzwi były zamknięte. To prawda, też widziałem te drzwi. Więc nie wiemy, co za nimi jest, tak? Tak, mieliśmy swoje teorie, ale nic ostatecznego. Jest zbyt mały, żeby mieć kolejny sekretny obszar, więc prawdopodobnie to jest jedno pomieszczenie. Ale nawet jedno pomieszczenie może mieć coś ważnego w środku. To prawda. Czy jest jakiś sposób, żeby to otworzyć? Jeżeli byłby czytnik kart zamiast normalnego zamka, znaleźliśmy karty klucze w pokoju komputerowym, ale były one puste. A, więc nic z tego. Obawiam się, że nie. Po prostu rozglądajmy się za kluczami, kartami klucz. Może jakieś znajdziemy. Okej. Idźmy dalej. Był jeszcze jeden zamknięty pokój, tak swoją drogą. Jeszcze więcej? Cholerka. Tak, ale... Tym razem wiemy, co to jest. Jeżeli znak nie kłamał, oczywiście. I co tam było napisane? Pokój kontrolny Monokumy. Co? Wow, to coś wielkiego. Jeżeli moglibyśmy kontrolować Monokumę, moglibyśmy stąd wyjść. Może, ale te drzwi też były zamknięte. Cholera. Czy tam też był potrzebny... Czy tam też była potrzebna karta klucz? Nie, tylko normalny klucz. Ale tego też nie znaleźliśmy. To jest problem. Więc nie możemy nawet przedyskutować... dobrze tego pokoju, ponieważ nie możemy go otworzyć. Nie wiemy, czy ten znak jest prawdziwy, czy to jest tylko... taka przynęta, żeby dać nam nadzieję. Tak, to może być kłamstwo. Czy geniusz zostawiłby pokój kontrolny otwarty? Dlatego go zamknął. Więc w skrócie, nie było żadnego przełomu w naszych poszukiwaniach, ale znaleźliśmy dwa podejrzane pokoje. Powinniśmy zrobić co możemy, żeby znaleźć sposób, żeby je otworzyć. Ciekaw jestem, czy szybko wrócę do motywu tego pendrive'a, który Haruo ze sobą zostawił. Tak. Więc to chyba tyle na teraz. Możemy pójść odpocząć. Nie wiem, czy naprawdę możemy odpocząć, kiedy jesteśmy tutaj, ale wyobrażam sobie, że moment przerwy jest okej. Do zobaczenia później. Co teraz? Może pogadam z kimś? Czas wolny? Okej, Alucard i Daichi są na korytarzu piętra piątego, w ogrodzie jest Eri oraz Rio, w pokoju muzycznym jest Fu oraz Ayaka. I to jest wszystko. Wszyscy na najwyższym piętrze? Szczerze? Odrobinkę nie pamiętam. Taka, jakbyście kiedyś robili swoją gierkę, to na pewno fajnie było, gdyby gdzieś tam się zaznaczało, chociażby w karcie, ile tych freetime eventów już jest. No zaraz się popytam. No z tych postaci, co zostały, powiedzmy, Alucard chyba już miałam jego eventy. Czy ja spędzam czas z Rio? Ale myślę, że teraz... A czy ja spędzam czas z Fu? Może tak zapytam, bo Fucha najbardziej mnie by interesowała teraz. Z Alucardem na pewno spędzam, z Daichi prawie na pewno nie spędzałem. Z Eri chyba sprawdzałem. A czekajcie. Tak. A z Rio? To z Rio już nie próbuję, bo z Rio chyba nie spędzałem. Zadajmy do Fu. Czy chcesz tak? Hej Fu. O hej. Co to za sterta rzeczy? Ach cóż. Wpadłem do szopy z narzędziami, nawet... przeszukałem śmieci. Zabrałem właściwie wszystko, co mnie zainteresowało. Okej, ale po co? Miałem nadzieję, że może jedna z tych rzeczy przypomni mi cokolwiek. Wiesz, mogłabym rozpoznać ją skądś, albo po prostu wyglądałaby podobnie do czegoś z mojej przeszłości. I zadziałało? Póki co nie, ale wciąż próbuję. Pomyślałem, że może zacznę przypominając sobie mój talent i wtedy... to już będzie jakiś punkt wyjściowy. I myślisz, że te przedmioty ci pomogą? Może. Może zrobię coś związanego z nimi. Spójrz na to na przykład. Notatnik? Racja. Mogłam być pisarką, tak jak ty. A może poetką? A może dziennikarką? Ojeju, za to w życiu tak nie postrzelasz. Ale nic takiego sobie nie przypomniałam. Próbowałam nawet coś napisać w tym notatniku. Wiersz, czy jakąś krótką historię na przykład. Jak poszło?
okropnie. Chyba jestem straszną pisarką, więc to chyba nie było to. Na to by wyglądało. Mam też ten album, jest pełen starych znaczków. Może coś zbierałam? Niekoniecznie znaczki. Na przykład monety? Albo zdjęcia? Tak, na przykład. Ale nic z tego nie pobudza mojej pamięci, więc to chyba też pudło. No, spróbowałam tego banjo. Mają tutaj banjo? Tak, zabawne. To jest ciekawe, bo to jest event, który niekoniecznie jest dostosowany do tego pomieszczenia, tak mi się wydaje, chociaż może się mylić. Może się mylić. Jeżeli jednak nie, to bardzo fajnie trafiłem, bo akurat ona jest w pokoju muzycznym, kiedy mówi o banjo. Próbowałem na nim grać, ale myślę, że... I myślę, że czuję melodię, ale nie mogę poradzić sobie ze strunami. Więc też pudło? Z banjo tak, może byłam połączona jakoś inaczej z muzyką, kto wie? Kto wie? Cóż, mam nadzieję, że sobie jakoś to przypomnisz. Dzięki. Byłoby miło. Okej. No to co, jeszcze raz do niej pójdziemy. To jeżeli jest akceptacja przed eventem, to może jeszcze zajdę i sobie przypomnę, czy z Rio spędzałem czas. No bo Eri i Alucard są zaliczeni na 100%. Ayaka i Daichi prawie na 100% są niezaliczeni, chociaż... Nie, no bo Ayaka miała ten event taki specjalny, ale one chyba się nie liczą. Czekajcie. Którym się... O, odpalało. Zapomniałem, które już odpalało menu, które już odpalałem na tym odcinku 100 razy. Okej, okay, X-em. Podejdźmy do Rio, no ale... A może spędzaliśmy? Nie spędzałem, a przynajmniej nie spędzałem wszystkich. No dobrze, ale chyba w ogóle nie spędzałem. Dobra. Ciekawe jestem to płotku. Co to będzie z tym płotkiem, bo to wydaje się nie być przypadkowe. Czy chcesz spędzić czas? Tak. Hej. Hej, Megumi. Dzisiaj nie przeglądasz dziwnych przedmiotów? Nie, skończyłam. Sprawdziłam prawie wszystko, co mogłam sprawdzić. Nic nie zadziałało? Cóż, najbliższe co było, to było to banjo. Gdybym tylko mogła znaleźć inne instrumenty, może będzie coś w innych częściach posiadłości? Masz na myśli, kiedy odblokujemy inne piętro? To może być to, na przykład pokój muzyczny. Możesz póki co dalej improwizować. Weź dwa widelce i parę garnków i spróbuj takiej perkusji. Ciotka, to nie tak działa. No zabawne, ale już to próbowałam. Aha! Aha! Zrobiłam duży hałas w kuchni. I? Poczułaś coś? To było zabawne. Tak szczerze, to było zabawne. Ale wciąż nie sądzę, żeby to było to. Ja muszę dalej szukać. Powodzenia. Myślałam też o innych rzeczach. Na przykład, dlaczego to wszystko wydaje się być dla mnie takie znajome? Znajome? Tak, to rozstawienie. Albo te rzeczy, które się nam działy. Jakbym gdzieś je już widziała. Może widziałaś je w filmie, albo miałaś taki sen? Może, ale nie sądzę, żeby to było to. To wydaje się być bardziej prawdziwe. To trochę straszne, kiedy o tym pomyślę, ale muszę dalej próbować sobie to przypomnieć. Rozumiem, mam nadzieję, że sobie wkrótce przypomnisz. To bardzo frustrujące, wiesz? To jakbyś prawie to miała, ale wtedy znowu to uciekało. Ach cóż, chyba nic na to nie poradzę, przynajmniej na razie. Jestem pewna, że będzie lepiej, prędzej czy później. Mam nadzieję, że tak będzie, albo inaczej się zdenerwuję. Jakiś czas później, okej, okay, jest Fu, jest Ayaka. Hej Megumi. Witajcie. Przepraszam, że nie szukałam wskazówek co do Greniusza. W porządku, nie musisz to robić przez cały czas. Tak, ale nie wiemy, jak niedługo pojawi się kolejny motyw. I czy nasza wolność poruszania się będzie znowu zabrana. To prawda. Wciąż chciałyśmy, przynajmniej na moment, odpocząć. Tak, i wpadłyśmy na pomysł. O, słucham. Wiesz, straciłyśmy tak wiele ludzi. Wszyscy są w żałobie. Pomyślałyśmy, że może zrobimy sobie... znajdziemy sposób, żeby w taki znaczący sposób wyrazić tą żałobę. Tak, więc... Żebyśmy mogły jakby ułożyć nasze uczucia i sprawiać ruszyć naprzód. Czy naprawdę można ruszyć naprzód, kiedy wciąż się jest zamkniętym w tym miejscu? Myślę, że było dużo emocji, które były w nas zamknięte. What up in us? Których nawet nie próbowaliśmy rozwiązać. No chyba. Chyba wizja śmierci, którą miałam w sobie. Wizja martwych, które miałam. Też wynikały z nieprzetworzonych emocji. Dokładnie, więc to mogłoby być dla nas ogromną pomocą, żeby zrobić coś z tym. Więc co proponujesz?
takie wydarzenie, takie pogrzebowe, związane z pamięcią. Co? Takie wydarzenie, no, nazwę to pogrzebowe, to nie jest pogrzebowe dosłownie. Memorial to jest takie pamięciowe, ale no, pamięciowe brzmi bardzo głupio. Chodzi o takie uczczenie pamięci, jednym słowem. Będę mówił pogrzebowe, zaznaczam tutaj, jakby ktoś miał problem z tym, to po prostu czasami dla wygody tak robię. Mogę wytłumaczyć. On ma na myśli to, że jeżeli uhonorujemy tych, którzy zginęli w jakiś sposób i stworzymy jakiś znak, żeby uczcić ich życia, tak, i wtedy pogadamy trochę o naszych wspomnieniach dotyczących nich, a następnie skończymy momentem ciszy. Ci, którzy potrzebują, mogą po cichu się pomodlić, kiedy inni będą mogli po prostu powspominać zmarłych. W ten sposób moglibyśmy ustalić nasze uczucia co do naszych poległych przyjaciół. Rozumiem, to może być dobry pomysł. Gadałyście o tym zresztą? Tak, wszyscy wydają się być zaciekawieni tym pomysłem. Na pewno mają swoje własne emocje, które chcieliby przetworzyć. Tak, musimy szukać geniusza, ale musimy też zachować nasze zdrowie psychiczne po drodze. Poza tym, niektórzy z nas przejmują się tym bardziej niż inni. Wiem, że Daichi jest bardzo rozpaczony po tym, co się stało z Haruo, no nic dziwnego. Ogólnie cały pomysł wydaje mi się być dosyć ciekawy. Wydaje mi się, że w grach zabójczych zazwyczaj to jest trochę pomijane i z czasem się o tych osobach zapomina. To nie chodzi o to, żeby postaci chodziły i płakały przez cały czas, ale miło, że będzie jakieś takie uroczystość upamiętniająca poległe osoby. To zrozumiałe. Każdy z nas straci bliski przyjaciół. Wszyscy jesteśmy tej ofiarami. A gdzie chcecie, żeby odbył się to wydarzenie się odbyło? No pewnie nawet piętrze. Pytanie, czy Orrut? Raczej Orrut by chyba pasował. Ale może też być pokój muzyczny, gdzie ona będzie przygrywała się na pianinku. Myślałam o ogrodzie. Wydaje się być miłym miejscem. W sumie, jak teraz myślę, to Ayaka jest związana z ogrodem, Fu jest związana z salą muzyczną. Czy to jest jakiś hint co do dwóch pozostałych pomieszczeń? Znaczy, no nie doszukiłabym się tutaj jakiegoś nie wiadomo czego, no bo wiadomo, że postaci jest więcej niż cztery, ale może to jest w jakiś sposób ważne, może to jest jakiś hint co do osób, które przeżyją całość? Ja stałem na przykład, że Alucard w tym rozdziale odpadnie. Stałem, że też odpaść może Eri, no to już by zostało postaci wtedy ile? Teraz żyje postaci 4, 5, 6, 7 postaci teraz żyje. Zabierając jeszcze dwie, mamy, no 5 postaci. Ale coś jeszcze może odpaść. Nie, tak, przyszło mi do głowy. Lubię się dzielić z wami myślami, dlatego tak powiedziałem, ale chyba nic z tego nie wyniknie większego. Dobra. Tak, ma taką relaksującą atmosferę i dużo przestrzeni. Dobry pomysł. Możemy też zabrać kamienie z ogrodu i użyć ich do zbudowania małego ołtarzyka dla naszych przyjaciół. Racja. W ten sposób będziemy mogli pamiętać o nich za każdym razem, kiedy tam będziemy. Cóż, mam nadzieję, że to nie będzie już zbyt długo. To też oczywiście. Więc co? Przyjdziesz? Tak, jasne. Idźcie do rodu zresztą. Będę tam niedługo. Super, do zobaczenia. Okej, czyli idziemy teraz do rodu. No dobra. Dobra. Jednakże, na razie idźmy jeszcze w tamtym kierunku. Nie wiem, czy coś jeszcze po drodze nas czeka. Na przykład ci PR zapisze, by się okazało, że tu jakaś teraz lipa się zrobi. Jednakże, moi drodzy, myślę, że Orrut to już będzie cała kolejna scena, a ostatnio troszkę pracuję nad tym, żeby odcinki nie zajmowały mi aż tyle czasu. Nie wiem, po takiej tendencji oglądania przez jakiś czas, myślę, że nie zawsze dłuższy odcinek to jest dobry pomysł. Wydaje mi się, że czasami warto pójść trochę w te krótsze, żeby ludzie sobie nadrabiali serię, żeby ludzie mieli czas, żeby ją w ogóle obejrzeć. 40-minutowe odcinki, a nawet często było ostatnio o wiele dłuższe, mogły być trochę męczące, dlatego chciałbym trochę tak świeżo porywać sobie i żeby zrobić sobie zapas, i żeby was trochę odciążyć, zrobić trochę krótszych, ale krótszych to też nie takich krótszych, zobaczcie, że tutaj mam pół godziny. Stawiam ogólnie w teraz ostatni timer 30-35 minut, szczególnie, że teraz będzie znowu nowa seria na kanale, to wszystko będzie tak fajnie wychodziło, będzie tak świeżo. Mam wrażenie, że zawsze w takim formacie czułem się mimo wszystko najlepiej, bo jakoś tak nie odczuwam takiego, nawet nie znużenia, ale wiecie, jak się nagrywa długi materiał, to po jakimś czasie czuć takie
Poniekąd zmęczenie, że to już tyle trwa, to dopiero jest cały czas ten jeden ten sam odcinek. Oczywiście to fajnie sprawiło, że niektóre serie bardzo szybko minęły, bo odcinki były solidne i nie ciągnęło się to na 200 odcinków, ale postaram się po prostu, żeby w te około 30-35 minut upchnąć dużo akcji. Ostatnio zauważyłem, że bardzo poprawiła mi się umiejętność tłumaczenia, robię to znacznie bardziej płynnie, nie lubię się w słowach i staram się... Jak już nawet gdzieś tak, jak teraz odbieram od tematu, no teraz odbieram, bo już kończę odcinek, ale jak odbieram od tematu, to nie poddawać się temu totalnie, to dosłownie w jednej serii, którą teraz prowadzę, co jest co tydzień, w soboty, tak wspomnę, żeby nie spoilerować, tam trochę się daje ponieść i tam wychodzą znowu długie czasy, ale tak myślę, że bardzo nad tym popracowałem i jest ciekawiej i lepiej. Zobaczymy, jestem ciekaw w sumie, jak wy na to patrzycie i czytacie odcinki, ale myślę, że wam powinno odpowiadać. To dajcie znać, czy to nie jest dla was jakiś wielki problem. Zapraszam was do subskrybowania kanału oczywiście. Wpadnijcie na mojego Twitcha, macie pierwszy link w opisie. Dużo jest tam linków, ale ten pierwszy przenosi was do Twitcha. Od poniedziałku do piątku, od 17 streamuję. Do późnych godzin wieczornych, czasami weekendy. Wpadajcie, na pewno będzie miło. Parę osób z YouTube'a przyszło, zostało, siedzi sobie gdzieś, słucha. Czasami coś się odezwie, jest naprawdę przyjemnie. Zapraszam. Wszystko z mojej strony, kochani, w kolejnym odcinku zaczynamy od sceny w ogrodzie. Sceny upamiętniającej ofiary zabójczej gry. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się ciepło, no i hej, papa.